zrobić? Nie mam żadnych pomysłów. Muszę najpierw iść do łazienki. Tak bardzo chce mi się sikuj. No dobrze, dzisiaj mam cały dzień wolny. Co mogę porobić? O matko, ale wyglądam ohyda. O matko, moje włosy są takie poszarpane i dziwne i ten kolor już mi się znudził. Potrzebuję zmiany. Tak, zadzwonię do Pi. I namówiłam, żebyśmy może pofarbowały sobie włosy na inny kolor. Ostatnio mama była strasznie zła, gdy pofarbowałam sobie włosy na ten fiolet, więc chyba nie będzie zadowolona, ale może najpierw jej spytam. Może już teraz nie będzie miała nic przeciwko. Hej, mamo! Ej! O matko, nie! Mama siedzi ze mną i oglądają serial. Chyba nie będę im przeszkadzać. No dobra. Po prostu zadzwonię do Pi i zobaczę, czy może ona też ma ochotę. Hej, Pia! Tu Hania, słuchaj! Chciałabyś do mnie wpaść? Słuchaj, mogłybyśmy sobie pofarbować włosy na inny kolor, co ty na to? Okej. A mogłabyś do mnie przyjść? Chodź, zrobimy to u mnie w łazience, zobaczysz, będzie super. Okej, przyniesiesz? Super, no to czekam. Okej. Super. Pia powiedziała, że załatwi nam jakiś fajny kolor. Ekstra. O, cześć Pia. O, dzień dobry pani Wróblewska. Idę do Hani. A, rozumiem, ale masz piękną torebkę. Co to? No, nic, taka torebka. Chciała mi pokazać Hani, ale nie ma tam nic w środku. Taką ładną przyniosła torebkę, ale nie ma nic w środku. Podejrzany. Hej, Pia, udało się? Mam ze sobą farbę, ale musisz się odwrócić. Zaraz ci powiem, jaki jest kolor, zobaczysz sama. Ale odwróć się. No dobra, powiedz mi. Odwróć się. Dobra, no przestań, jest taka tajemnicza. Co to za kolor? Ale jestem podekscytowana. Ciekawe jak wyjdzie, co? No to dalej. No, możesz się odwrócić. O wow, złota! Ale będzie super, będziemy wyglądać jak prawdziwe księżniczki. Ekstra, już nie mogę się doczekać. No to co? Jak to się nakłada? No, musisz umyć włosy i nakłada się na mokre. Zaraz zobaczymy. Ty pierwsza, co? Dobra, no to chodź. Wkładam głowę pod prysznic. No dobra, no to w głowę w dół, już. Okej, chyba się udało. O matko, ale dziwnie wyglądasz. Dlaczego to jest takie czarne? Myślałam, że piana też będzie złota. Może nie. Powinniśmy zobaczyć, co jest napisane na pudełku. A zresztą, chodź, twoja kolej. Wow, ale śmiesznie. Faktycznie są czarne. Może zamieniam się w złote. No nie wiem. No dobra, no to co? To teraz moja kolej? Dalej, umyłam głowę. Hania, pomożesz mi? Dobra, no to uwaga, teraz ja ci nakładam. No, też masz czarną pianę, ale śmiesznie. Ciekawe, jaki będzie faktyczny kolor, co? No mam nadzieję, że złoty. O ja, wyglądamy tak samo. No nieźle. No to co, możemy chyba zmywać, co? Okej. Dobra, chyba udało się. No i co, już? O matko, Hania, ty masz czarne włosy. Ty, Pia też. O nie! Jak to możliwe? Przecież to nie jest tak, jak zaplanowałyśmy. Miała być złota. O, dziewczyny, co wy tak oblegacie tą łazienkę? Co tu się dzieje? O matko, co wy? Pofarbowałyście sobie włosy na czarno? Tak, mamo, ale myślałyśmy, że będzie to złota farba. No zobacz, pudełko jest złote. Nie chciałyśmy czarnego. Niech no spojrzę. Tu jest napisane, że... A, to zmywalna farba, całe szczęście. Ale że ona jest... Czarna, a dziewczyny, czarna. Złoto jest tylko opakowanie. No nieźle. No to co? Teraz zostajecie w czarnych. Widzicie, może się nauczycie lekcji. Trzeba czytać się wcześniej. Etykiety. O matko. Hania ostatnimi czasy coś za dużo wymyśla. Już kiedyś pofarbowała włosy na fioletowo, teraz ten czarny. Już nie wiem, co gorsze. No matko, no i co teraz? To nie wyszło tak, jak chciałyśmy. Co robimy? Zostawiamy czarną, czy spakujemy? Co myślisz, Pija? Bo ja nie wiem. Zmywamy, zostawiamy. Jak na moje, to zmywamy. Ach, wiesz co, Pia? Nasze blond włosy podobają mi się bardziej niż czarne. Pewnie inny kolor też nie byłby u nas atrakcyjny. Też tak mi się wydaje. Wiesz co? Najlepiej pozostaniemy przy naszym naturalnym. Masz rację.